Witajcie wszyscy w teście zestawu komputerowego za 2500 zł. Dziś zmierzę się z jednostką, którą tworzy m.in. Intel Core i3-8100, a także GTX 1050 Ti. Emocji na pewno nie zabraknie. Zapraszam Was na dalszą część tego materiału. Do konfiguracji za 2500 zł podszedłem w nieco inny sposób niż do innych komputerów, które prezentowałem Wam wielokrotnie w moich materiałach. Otóż wyszedłem z założenia, że nie ma sensu dywakować w takim ostatecznym rozrachunku nad tym, czy wybrać mocniejszą kartę, czy lepszy procesor w takim budżecie. Bałem się wręcz odpowiedzi na to pytanie, która byłaby raczej wyjątkowo teoretyczna przed docelowymi testami. Więc wybrałem zestaw z nieco lepiej zachowanym balansem i wyposażyłem go w SSD. Więcej o tym mówiłem w omówieniu teoretycznym zestawu, do którego Was zapraszam na mój kanał, a teraz już czas na prezentację docelowej jednostki, którą dla Was przygotowałem. Konfiguracja komputerowa o wartości 2500 zł opiera się o czterordzeniowy procesor Intel Core i3-8100 wchodzący w skład serii Coffee Lake. Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży tanich płyt głównych na chipsetach H310 i B360 od kwietnia tego roku możemy złożyć całkiem konkurencyjną jednostkę opartą o 8. generacji procesor Intela już od kwoty 2000 zł. Mobasa powinniście już doskonale znać, w końcu wziął on udział w zbiorczym teście płyt na układach H310 i B360 prezentowanym przed kilkoma tygodniami na tym kanale. Propozycja ASRocka z dopiskiem HDV jest jedną z najciekawszych wśród przedstawicieli budżetowych płyt. W końcu dotarliśmy do pamięci operacyjnej, którą w tym budżecie tradycyjnie już tworzą dwie 4-gigabajtowe kości DDR4. W przygotowaniu zestawu popełniłem jednak mały błąd, dobierając do i3-8100 RAM taktowany zegarem 2666 MHz od Patriota. Kontroler tego procesora w przeciwieństwie do innych modeli Coffee Lake serii i5 i i7 pozwala ustawić kości z maksymalnym taktowaniem o 266 MHz niższym. Zwróćcie proszę na tą uwagę przy zakupie podobnych ceną jednostek. Czwartym elementem prezentowanego komputera jest fabrycznie podkręcona karta graficzna od firmy Inno3D. To GTX 1050 Ti Twin X2, którego cena oscyluje wokół 750 zł. 2500 zł to kwota, która do niedawna nie pozwalała nawet marzyć o wydajnej jednostce do gier z szybkim nośnikiem danych. Ceny SSD z dnia na dzień są coraz niższe, dlatego pozwoliłem sobie w testowanej konfiguracji umieścić 120 GB SSD Biwina. Rzadko mi się zdarza polecać komponenty, których uprzednio nie testowałem, ale biorąc pod uwagę opinię samych użytkowników, jak i faktu, że jest to nośnik SSD oparty o kości MLC, warto choć z tych względów dać mu szansę. Obok SSD, na którym znajdzie się system operacyjny, odszukacie 1 TB dysk twardy Toshiby, który według moich testów sprawuje się nieco lepiej od konkurencyjnych HDD-ków firmy Western Digital czy Seagate. Dużą część budżetu PC-ta pochłonął zakup zasilacza, ale w końcu ten komponent to podstawa stabilnej i sprawnej konfiguracji. Jest nim Corsair CX450M semimodularnym okablowaniem zgodne z topologią DC-DC. Jednostkę zamyka obudowa Silentium PC z numerkiem RG4T, schludna, a przy tym skrojona idealnie pod komponenty z tego segmentu cenowego. Mam tylko szczerą nadzieję, że zestaw będzie lepiej sprawował się niż wygląda. Ta płyta główna troszeczkę nie pasuje do tak dużej obudowy. Ale cóż, ciężko małą gabarytową budę w tej cenie. Kontynuujemy tradycję, która nakazuje rozpoczęcie testów trzecią częścią Wiedźmina. W Dzikim Gonie jednostka za 2500 zł sprawuje się prawie tak samo jak w komputerze o 500 zł tańszym. Wynika to z faktu, że głównym elementem blokującym wzrost osiągów jest karta graficzna. Zauważcie, że w porównaniu z ostatnim materiałem zmieniłem lokację testową, która okazuje się jeszcze bardziej wymagająca dla podzespołów PC-ta. W nowej odsłonie World of Tanks udało mi się wreszcie uporać ze sztuczną blokadą klatkarzu. Na ustawieniach Ultra notujemy zakres klatek od 50 do 60 FPS-ów, ciesząc się przy tym miłą dla oka oprawą graficzną. Chcąc przekroczyć magiczną barierę 60 klatek na sekundę, wystarczy obniżyć predefiniowane ustawienia o jeden szczebel.
Pamiętacie, jak wyglądała rozgrywka na Pentiumie i GTX 1050 Ti w Origins? W skrócie, nie wyglądała. Grze towarzyszyły okropne spadki wydajności i niespodziewane zacięcia obrazowe. Jednym słowem mówiąc, kaszanka. W komputerze z Intel Core i3 wygląda to dużo lepiej. Co prawda dalej nie ma szału, jeśli spojrzeć na licznik klatek, ale przynajmniej rozgrywka jest wolna od zacięć. Na ustawieniach wysokich notujemy rezultaty od 40 do ponad 50 klatek na sekundę. I to jest fajne. PUBG jest kolejnym tytułem po Wiedźminie, który nie wnosi zbytnich usprawnień względem tańszej konfiguracji. FPS-y są prawie identyczne, ba, nawet komputer za 2000 zł może osiągać lepsze rezultaty z racji wyższego taktowania układu graficznego. Gdzie widać największą różnicę w działaniu komputera za 2500 zł względem jednostki o kilkaset złotych tańszej? W Battlefield 1. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy w ten tytuł mogłem zagrać na Pentium G4560 bez specjalnych problemów. Dziś jest to już praktycznie niemożliwe w trybie podboju na mapie z 64 graczami. Uważam, że absolutnym minimum, jeśli chodzi o procesor do tej gry, jest Ryzen 3200 lub Intel Core i3 8100, którego osiągi doskonale widać na załączonym obrazku. Gramy w Full HD na wysokich detalach. Od razu mówię, że obniżenie szczegółowości obrazu o 1 lub 2 szczeble pozwoli Wam się zbliżyć do stałych 60 FPS-ów. Komputer za 2500 zł może być także całkiem fajną opcją dla e-sportowca, który poszukuje na start dobrej i wydajnej jednostki. Zobaczcie tylko, jak sprawuje się złożony przeze mnie zestaw w CS-ie. Ciężko doszukać się chwili, kiedy liczba klatek spada poniżej 200. Far Cry 5 witamy już nową lokacją testową, która potrafi wyciskać ostatnie soki z procesora i karty graficznej. Średnia 47 klatek na sekundę przy wysokich detalach nie robi wrażenia na prawdziwych PC Master Race'owcach, ale pamiętajcie, że rozmawiamy tu o PC-cie za 2500 zł. Osoby szukające lepszej płynności obrazu powinny zainteresować się niską jakością detali, pytanie tylko, czy będą w stanie pójść na taki kompromis. W końcu docieramy do tak wyczekiwanego przez Was Fortnite'a. Od razu mówię, że nie jest to specjalnie wymagający tytuł pod kątem czysto graficznym, ale o tym na pewno już wiecie. Na absolutnie maksymalnych ustawieniach obrazowych średnia liczba klatek osiągnęła poziom 56 FPS-ów. Spadki w 1% frame time sięgały 35. Wystarczy jednak nieco pogrzebać w nastawach, by móc się cieszyć płynną rozgrywką na poziomie 60 FPS-ów przy bardzo korzystnej oprawie graficznej. Ciekawości także sprawdziłem, jak komputer radzi sobie z GTA 5 w trybie online. Mam dla Was dobre wiadomości. Nawet na ustawieniach ultra ciężko znaleźć miejsca, które spowodują spadek wyświetlania ramek obrazowych poniżej 60 na sekundę. Gra się naprawdę miło. Testy kończę tytułem, w którym główną bohaterką jest Lara Croft. Rise of the Tomb Raider w DirectX 12 nie zmienia ogólnej oceny wydajności testowanego komputera. W zależności od wybranych ustawień graficznych możemy cieszyć się rozgrywką o płynności od 40 do 60 klatek na sekundę. Zwróćcie tylko uwagę, że mówimy tu o wynikach w najbardziej wymagającej lokacji tej gry. Pobór mocy testowanego zestawu jest niewiele większy od jednostki za 2000 zł. Całą konfigurację można uznać za całkiem energooszczędną, biorąc pod uwagę oferowane przez nią osiągi.
Komputer na pewno nie należy do kategorii z tych głośnych. Kamas emitowany zarówno w spoczynku, jak i obciążeniu jest naturalny dla peceta z boksowym kulerem Intela, dyskiem twardym i kartą graficzną bez półpasywnego trybu pracy. Zresztą sami zobaczcie i posłuchajcie, jak to wygląda. Czym się różni zestaw komputerowy za 2,5 tysiąca złotych od zestawu za 2000 złotych? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wydajnością oferowaną w grach AAA, które nieco więcej wymagają od naszego procesora. Zobaczcie tylko, że Intel Core i3 8100 nie miał problemów w działaniu z takimi grami jak Assassin's Creed Origins czy Battlefield 1, w przeciwieństwie do Pentiuma G4560. Alternatywą dla jednostki Intela jest oczywiście Ryzen 3200, którego używamy do budowy zestawów komputerowych za około 2200 zł. A więc dla kogo jest to jednostka komputerowa? Dla osoby, która jest w stanie zgodzić się na pewne kompromisy. GTX 1050 Ti nie gwarantuje nam stałej liczby 60 klatek przy ustawieniach wysokich w rozdzielczości Full HD we wszystkich grach AAA. Jest to raczej karta używana do grania przy detalach średnich, być może średnio wysokich w takiej rozdzielczości w połączeniu z Intel Core i3 8100. Więc jeśli zależy Ci na lepszej oprawie graficznej, na wyższym klatkarzu niż 50 fpsów, niż 45 fpsów, no to musisz wydać na komputer ponad 3000 zł i wyposażyć się na przykład w GTX 1060 i być może i5-8400. Wracam jeszcze do początku mojego wystąpienia, kiedy mówiłem o tym, że nie jest to najwydajniejszy zestaw w tej kwocie, ponieważ wyposażyłem go w SSD, a nie w GTX 1060 w wersji 3 GB lub i5-8400. Kierowałem się być może takim balansem. I odpowiedź na pytanie, co bym wybrał, czy lepszy procesor, czy mocniejszą kartę, uważam jednak po tym teście, że szedłbym w kierunku GTX 1060. A nie i5-8400. Wiecie jednak, jakie mam zdanie na temat tej karty. Tym niemniej uważam, że jeśli składacie komputer na dzisiaj, chcecie otrzymać maksymalną wydajność, no to nie ma innego wyboru, jak właśnie ten taki mały kastrat GPU. Moi kochani, to tyle jeśli chodzi o wydajność tego komputera. Na końcu jeszcze chciałem dodać może małą kwestię odnośnie SSD. Nie jest to demon szybkości. Prezentuję Wam w tym momencie wyniki z AES SSD Benchmark. Zwiększa ten SSD responsywność systemu, natomiast nie liczcie na jakieś cudowne osiągi, jeśli chodzi o pracę dysku na kościach MLC, bo prawdopodobnie właśnie na takich kościach bazuje ten SSD. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale XCOM. Pa, pa!